Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Jeśli słuchasz tego, przyjacielu, jeśli słuchasz tego, droga siostro, zadaję Ci pytanie, gdzie jest Twoje serce? Gdzie masz ulokowane swoje serce? I nie chodzi mi o to serce w postaci mięśnia, które bije, ciągle bije w Twojej klatce piersiowej. Wiemy, że bije, bo żyjesz. Ale gdzie jest to Twoje duchowe serce? Gdzie ulokowałeś? Gdzie ulokowałaś to serce? Boże Słowo mówi nam, że tam, gdzie jest Twoje serce, tam jest Twój skarb. Co to oznacza? W praktyce, tak na co dzień, co to oznacza? Nie w teologii, co to oznacza. To oznacza, że do tego serca będziesz, przepraszam, że przez to serce będziesz nieustannie do tego skarbu się odnosił czy odnosiła. Całe Twoje życie będzie się kręciło wokół tego skarbu. Będziesz o nim myślał, myślała. Będziesz do niego dokładał, dokładała. Będziesz do niego dążył, dążyła. Będziesz o nim myślał, myślała. Będziesz go pielęgnował, pielęgnowała. Gdzie jest skarb Twój? Tam będzie Twoje serce, tam będzie Twoja myśl. Tam będą zmierzały Twoje pragnienia. Jeżeli Twój skarb jest w banku, to codziennie rano będziesz otwierać gazetę i będziesz patrzeć, czy akcje rosną, czy spadają, czy waluta idzie w górę, czy w dół, czy gdzieś wybucha wojna i grozi krach, czy też jest spokój. I albo odetchniesz, albo się zmartwisz. I w jednym i w drugim przypadku przez cały dzień Twoje serce będzie przy Twoim skarbie banku. Oczywiście bank jest tylko symbolem pewnego rodzaju skarbu, który jest związany z tym światem. To mogą być różne rzeczy. Jeżeli to jest ukochana Twoja osoba, tak, to wszystko, co dzieje się w Twoim życiu, będzie do tej osoby skierowane. Będziesz o niej myślał, jej pragnął, jej szukał, z nią chciał rozmawiać, rozmawiała. Nic innego się nie będzie liczyło. Dlatego Jezus powiedział, jeśli nie macie w nienawiści ojca, matki, siostry, brata i tak dalej, nie jesteście mnie godni. Jeśli postawisz tę osobę wyżej niż samego Chrystusa, nie jesteś godny Chrystusa. Możemy mnożyć przykłady, ale konkluzja będzie zawsze taka sama. Gdzie jest skarb Twój? Tam będzie Twoje serce. Co to jest serce człowieka? Jak powiedzieliśmy, nie chodzi o mięsień sercowy, ale Boże Słowo mówi, że serce człowieka to takie duchowe miejsce, gdzie podejmuje się decyzje, gdzie zbiegają się wszystkie informacje, gdzie przeżywamy wszystko to, czego doświadczamy w tym życiu. Tam wyciągamy wnioski. Tam zapadają decyzje. Tam się radujemy i martwimy. Gdzie jest skarb Twój? Tam jest serce Twoje. Jeśli skarbem naszego życia jest Chrystus, to Twoje serce będzie nieustannie przy Chrystusie. A co to oznacza? To oznacza, że do mojego serca będzie płynął pokój. Pokój mój daję wam, powiedział Chrystus, nie tak jak świat daje, ja wam go daję. Do mojego serca będzie płynęła radość, bo Chrystus mówi, że mamy się radować. Do mojego serca będzie wlewała się nadzieja, bo Chrystus zachęca mnie do tego, żebyśmy w Nim położyli nadzieję. Moje serce będzie pełne zwycięstwa, ponieważ narodzony na nowo człowiek odniósł zwycięstwo w swoim życiu nad grzechem, nad śmiercią, nad diabłem.
I też możemy mnożyć tutaj oczywiście wiele przykładów, ale to pokazuje, że nasze serce jest miejscem, w którym biesiadujemy z Chrystusem. I rzeczywiście tak jest, bo Pan powiedział, że On przyjdzie do takiego człowieka, razem z Ojcem przyjdą, będą biesiadować w takim sercu. Mało tego, Duch Święty uczynił sobie z nas świątynię, z naszego ciała uczynił świątynię. A więc jak widać, jeden Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty razem zamieszkują w takim człowieku. Ten skarb nosimy w sobie. To Bóg jest naszym skarbem. To Chrystus jest naszym skarbem. Jeżeli tak nie jest, to narażony jesteś na nieustanne rozterki, na strach, na lęk, na ból, na cierpienie i na doświadczanie niesprawiedliwości, bo zawsze ktoś cię okradnie, zawsze ktoś cię oszuka, zawsze ktoś cię okłamie, zawsze ktoś zrobi ci jakąś krzywdę. Nie wszystko da się wywalczyć w sądzie, nie wszystko da się załatwić prawem. To też wszystko są swego rodzaju protezy. Ludzie starają się oczywiście reagować na zło. No ale sami wiemy, że i policjant może być przekupny, i sędzia, i prokurator, i adwokat. Więc można jeszcze bardziej cierpieć, niż komuś się wydaje. Gdzie jest twój skarb? Zastanów się dzisiaj. Być może wstałeś przed chwilką z łóżka. Masz przed sobą cały dzień. O czym będziesz myślał cały dzień? O co się będziesz troszczył cały dzień? A może za chwilę położysz się spać? Czy to będzie spokojny sen człowieka, w którym zamieszkuje sam Bóg? Czy to będzie niespokojny sen człowieka, który lęka się o swoją przyszłość, bo jego skarb jest w tym niepewnym świecie zagrożony? Gdzie jest twój skarb? Tam jest twoje serce. Tam jesteś ty tak naprawdę. Twój skarb mówi o tobie wszystko. Mówi, jakim jesteś człowiekiem. Mówi, co dla ciebie ma znaczenie. Co ma wartość dla twojej osoby. Zastanów się. Może już czas, żeby ulokować swoje serce przy prawdziwym skarbie. Dobry Boże, jakże chcemy Cię prosić dzisiaj, żebyś Ty nasze serca skierował we właściwe miejsce. Żebyś Ty uświadomił nam, że być może miłujemy nie to, co powinniśmy. Że być może to, że nie śpimy po nocach, być może to, że jesteśmy pełni nerwowości, wynika z tego, że nasze serce jest przy niewłaściwym skarbie. Daj nam tę łaskę, Panie, abyśmy zanurzyli się w Chrystusie, abyśmy w Chrystusie znaleźli to wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Tak, potrzebujemy, ale wierzymy, że Chrystus wystarczy. Proszę, pobłogosław nas, Panie, i wylej na nas obficie swoją miłość w Chrystusie. Amen.